Polacy ocenili prezydenta i parlament. Najnowszy sondaż: ponad połowa Polaków dobrze ocenia prezydenta Dudę. Parlament cieszy się mniejszą popularnością. Ponad połowa Polaków ma pozytywne zdanie na temat prezydentury Andrzeja Dudy, 38%. Ma o niej negatywne zdanie, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Porównując obecny rezultat z majowym badaniem, prezydent uzyskał mniej pozytywnych ocen. Spadają także notowania Sejmu i Senatu. Jak podkreśla CBOS, w czerwcu pogorszyły się notowania Andrzeja Dudy w porównaniu z poprzednim miesiącem. Z uznaniem o prezydenturze Dudy wypowiada się 52% Polaków, spadek o 3 punkty procent w stosunku do maja, a 38% wzrost o 3 punkty oceniają negatywnie. 10% nie ma zdania na ten temat. CBOS: Polacy źle oceniają pracę parlamentu. W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano także pogorszenie notowań parlamentu. Pozytywnie o działalności Sejmu wypowiada się 26% badanych, co jest wynikiem gorszym o 3 punkty procent w stosunku do poprzedniego badania. Źle Izby niższą ocenia 59% respondentów, wzrost o 5 punktów procent. 15% nie miało zdania. 31% Polaków dobrze ocenia pracę senatorów, spadek o 2 punkty procent, a 49% wzrost o 4 punkty procent oceniają negatywnie. 20% nie ma zdania. Dowolność metody: badanie, aktualne problemy i wydarzenia, przeprowadzono w ramach procedury Mixed Mode na reprezentatywnej i imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, metoda CAPI, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem, CPOS CATI. Dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CPOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej CAWI, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CPOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób, w tym 61,6% metodą CAPI, 23,1% CATI i 15,2% CAWI.